Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Radna. W sprawie gospodarki odpadami spotykałyśmy się bardzo wiele i z różnymi przedsiębiorcami, ale to naprawdę różnymi. Nieprawdą jest, że z tym Panem spotkałam się 5 minut, bo nawet mogę Pani dokładnie powiedzieć, jaką przedstawił propozycję i linię technologiczną i co na końcu uzyskiwał. Dokładnie to samo, co PUK, czyli paliwo alternatywne, które my w chwili obecnej po osuszeniu w rękawach wywozimy do miasto, bo miasto nie ma swojej instalacji i nie planowaliśmy budować naszej instalacji. Rozmowy były z wieloma przedsiębiorcami, bo wiadomo, że miasto budować nie miałoby nawet za co. Na mało które rozwiązania wasze stowarzyszenie wyrażało zgodę. Od malutkiej spalarni odpadów po również kompostownię. Nie ma decyzji środowiskowej po prostu z tego powodu, że sami państwo, pani tu powiedziała, że nawet jeżeli żeście technologią już dogadali z przedsiębiorcą, to mimo wszystko i tak blokowaliście tą realizację tej inwestycji. Dlatego przedsiębiorca szukał innego rozwiązania. Szukał i szuka nadal, bo nie powstanie tam kompostownia, tak jak pani powiedziała. Nie wiem, skąd pani informacja, że aż tyle wzrosnie cena śmieci. Pani przelicza na głowę, my mówimy o tonażu. No więc też trzeba najpierw zobaczyć, jak będzie rozstrzygnięty przetarg, czy będzie on w ogóle rozstrzygnięty. My w tej chwili nad tym mocno pracujemy. Tereny, jeżeli powiedziałam, że miasto ma, to w takim sensie, że mają i przedsiębiorcy, bo miasto nie planuje budować takiej instalacji. Chcę, żeby to zrobił przedsiębiorca. I tak będziemy w tym kierunku szli. Wiele wariantów było rozpatrywanych, ale warianty muszą mieć pokrycie w finansach. Najpierw muszą być na to środki. Dawała pani nam propozycje różnych środków zewnętrznych, ale jak żeśmy się nad nimi pochylali i chcieli po nie sięgnąć, to były nierealne do osiągnięcia. Po prostu ja w tej chwili już wszystkiego dokładnie nie pamiętam, ale się przygotuję, bo w moich kalendarzach były wszystkie spotkania z potencjalnymi przedsiębiorcami. Propozycja ówczesnego prezydenta Świętochłowic była u nas również rozważana, a nie doszła do skutku, bo nie była dobra dla naszego miasta. Tak, jak nie było dobre rozwiązanie, wspólny przetarg na sprzątanie DTS-ki. Przypomnę, gdy miasto samo sprzątało DTS-kę, to sprzątaliśmy ją 2 razy w tygodniu. I teraz mieliśmy sprzątanie raz w tygodniu. Kosztowało nas to 200 tysięcy drożej. Jeżeli nam plan ekonomiczny mówi, że jest coś nierealne i nierentowne, na pewno w takie działania miasto nie będzie wchodzić. Oczywiście są różne inne rozwiązania i my również rozmawiamy z przedsiębiorcami, ale dopóki zadanie nie jest już dopracowane, to o nim mówić nie będę. I jeszcze raz powtarzam, nie 5 minut byłam z tym przedsiębiorcą, tylko godzinę, co najmniej godzinę i wyszłam dlatego, że zamiast przyjechać na umówioną porę, przyjechał 2 godziny później i już miałam umówione spotkania. I to też w kalendarzu można sprawdzić. Godzinę na takim spotkaniu byłam i całą technologię widziałam, więc jest to naprawdę nieładnie w ten sposób mówić. Teraz za mnie będzie odpowiadał jeszcze pan pełnomocnik, bo też ta rozmowa wyglądała inaczej. Pani prezydent, panie przewodniczący, Wysoka Rado,
Szanowni mieszkańcy, troszeczkę się czuję niezręcznie, powiem Państwu wprost, bo tutaj na szale została postawiona troszeczkę moja prawdomówność i kwestia przebiegu rozmowy, spotkania, najpierw takiego face to face z panią radną, a później telefonicznego przekazu. Zresztą można to sprawdzić, bo rozmowy telefoniczne są nagrywane, więc tutaj w tej kwestii pozwólcie Państwo, że nie będę tego komentował ze względu na grzeczność. Cieszę się, że temat transportu zbiorowego jest dla Państwa ważny, dla Pani również, Pani radna. I za każdym razem, jeżeli Państwo do mnie przyjdziecie, uwierzcie mi, że usłyszycie te same słowa, które powiedziałem Pani radnej. Jest wszystko do zrobienia, tylko wymaga nakładu pracy i czasu. I taką informację również przekazałem Pani radnej. Powiedziałem również, że nie jest to temat nowy. I tutaj się chyba zgadzamy. Szkoda, że na sali nie ma Pana Prezydenta Andrzeja Stanie, bo to już też za jego kadencji ten temat się pojawiał. On był nawet wcześniej. Żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, to pragnę tylko i wyłącznie zaznaczyć, że dzień 1 listopada jest dniem bardzo specyficznym i tutaj chyba wszyscy się zgadzamy. Kwestie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, osób przyjezdnych, nie tylko i wyłącznie mieszkańców naszego miasta, zapewnienia im bezpieczeństwa w drodze do miejsca pochówku zmarłych jest dla nas niezwykle ważne. Nie można tutaj podejmować jakichś działań pochopnych, tylko i wyłącznie, żeby zaspokoić czyjeś, nie wiem, cele, ambicje, jak zwał, tak zwał. Nie chciałbym nikogo tutaj urazić. Bo jestem przekonany, że tak jak tutaj wszyscy na tej sali siedzimy, wszyscy jesteśmy obecni, to wszystkim nam zależy na dobru mieszkańców tego miasta. Jestem przekonany, że Pani również. W przyszłym roku, bo planowaliśmy to również w tym, ale no tak jak powiedziałem, pewne sprawy związane z organizacją, pewne sprawy związane z udogodnieniami, żeby mieszkańcy mogli swobodnie dojść do cmentarzy, kwestie uzgodnień z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wymagają czasu. Jestem już po spotkaniu z panem komendantem i w tym roku każdy przejazd radiowozu Straży Miejskiej będzie nagrywany. Mam tutaj na myśli przejazd wokół cmentarzy, żebyśmy potem na Komisji Bezpieczeństwa i zapraszam Państwa, wszystkich na tą Komisję Bezpieczeństwa, żebyśmy mogli to przeanalizować i żebyśmy mogli znaleźć, że tak powiem wprost, złoty środek, nie stwarzając zagrożenia bezpieczeństwa nie tylko i wyłącznie osób, które poruszają się komunikacją zbiorową, ale również pieszych uczestników ruchu drogowego. Mam nadzieję, że wszyscy w tym temacie będziemy grali w jednej i tej samej drużynie. I tego Pani życzę również. Dziękuję Panu Pełnomocnikowi. Jeszcze Pani Prezydent. I tak już, Panie Przewodniczący i szeroka, Szanowna Rado, interpelacje nie składa się na mojego prywatnego maila. W kwestii chyba ad vocem, Pani Radna Anna Łukaszczyk, proszę. Pani Prezydent, Szanowna Rado, drodzy mieszkańcy, to może od końca. Faktycznie interpelacji może nie składa się na prywatnego maila, natomiast jak siedziałam po tej stronie Rady, to z Panią Prezydent wiele takich interpelacji było omawiane, wszystkie mam zachowane, czy interpelacje, czy wnioski, czy rzeczy doraźne. Pani Prezydent zawsze potrafiła odpowiedzieć, zawsze była otwarta. Z dniem, kiedy przesiadłam się na drugą stronę, mail prywatny jak najbardziej szanuję, nie jest dostępny. Złożyłam już na maila wysłałam informację, tylko że taka interpelacja została złożona w urzędzie.
może to celem, jeżeli pani prezydent poczuła się dotknięta, że ja jako mieszkaniec tego miasta pozwoliłam sobie użyć pani maila i to w jakiś sposób no, bardzo panią zaniepokoiło, dotknęło osobiście, to najmocniej przepraszam. Co do stawki 14 zł, skąd mam takie informacje? Ano stąd, że pani prezydent 25 września na sali sesyjnej tutaj z tej mównicy powiedziała taką właśnie kwotę i ja sobie też ją wyliczyłam. Myślę, że każdy może to sobie przeliczyć. Mamy przetarg na rok. Miasto zabezpieczyło 15 milionów 400. Firma zaproponowała 22 954 tysiące. Różnicę przeliczyłam przez 137 tysięcy mieszkańców naszego miasta i wyszło właśnie prawie 5 zł, więc myślę, że i te informacje są w miarę spójne, nie nadwyrężają tutaj też mojego dobrego imienia, ponieważ sama pani prezydent 25 września też tą taką kwotę podała, więc stąd i dzisiaj również z moich ust padła kwota 14 zł za mieszkańca, za śmieci, za osobę. Dziękuję. W tej kwestii pani prezydent, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to jest moje ostatnie wyjście. Już nie będę wychodziła. Pani prezydent, to są wolne głosy. Rozumiem, ale ja już nie będę wychodziła. Do 14 zł, ale jesteśmy w trakcie sprawdzania przetargu. I tylko tyle. Poza tym nigdy, to było po raz pierwszy, gdzie pani złożyła interpelację na mojego maila i jeszcze na dodatek, proszę pani, dzwoniła pani, żebym go koniecznie przeczytała. Mam wszystko zostawić i przeczytać interpelację pani. Jest od tego mail prezydencki, który momentalnie, bo żeśmy mieli badanie i nasze maile prezydenckie i w ogóle maile wpływające, jesteśmy jednym z najszybciej działających urzędów, o wiele szybciej do mnie docierają. I mam prawo do swojej prywatności, nawet jak jestem prezydentem. Dziękuję bardzo. Pan radny Skudlik, potem pan radny Andrzej Staniak. To była dyskusja między panią radną i panem i panią prezydent, więc w tej kolejności. Pan radny Józef Skudlik, proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowna rado, pani prezydent, państwo prezydenci, szanowni państwo. Może na początek tutaj włączę się jeszcze w tą dyskusję, co pani radna z panią prezydent prowadziła. Być może za niedługo nie będziemy mówić tutaj o stawkach, szanowni państwo, zbyt mocno, dlatego że nie wiem, czy państwo wiecie, w tej chwili szykuje się kolejna nowelizacja ustawy o gospodarowaniu odpadami, a więc SLD proponuje maksymalne stawki 10-20 zasegregowane, a 15-50 za niesegregowane. I z tego co wiem, to rząd przymierza się do stawek maksymalnych chyba 14 zł. Jeszcze to nie jest do końca, ale zaakceptowane. To w komisjach na razie się odbywa. Tak więc o tych stawkach to może kiedy indziej. Jak będzie czas do tego odpowiedni. Natomiast, no i na pewno już z nową radą. Natomiast, szanowni państwo, ta moja wypowiedź miałaby sens jeszcze większy, gdybym się wypowiedział w momencie, kiedy pan prezydent poprzednich kadencji się wypowiadał w dniu dzisiejszym. No ale skorzystam z tej możliwości teraz głosu, choć zdaję sobie sprawę, że jesteśmy w składzie okrojonym, ale to być może jest szansa na dobrą reakcję. Uczestniczę, szczególnie w ostatnim okresie, posiedzeniach Rady Miasta w przeświadczeniu, że dojdzie do sytuacji, być może, że pan prezydent poprzedniej kadencji podejdzie do pani prezydent i z należnym szacunkiem poda rękę, co będzie uznaniem za całokształt działania dla władz miasta w tej kadencji. Bo przecież, co by nie było wcześniej powiedziane, to właśnie szacunek należy się pani prezydent obecnej, jak i panu prezydentowi poprzedniej kadencji. Realizacja i zakończenie projektu inwestycji kanalizacyjnej ISPA, gdy inne gminy mogły jedynie to podglądać, musi budzić uznanie. Budowa osiedli z mieszkaniami komunalnymi to wtedy była reakcja oczekiwań mieszkańców, podobnie jak możliwość otrzymania mieszkań w ramach TBS-ów. Z kolei pana podejście, panie prezydencie, do niezwykle trudnych i naglących problemów społecznych, zainteresowani mieszkańcy wspominać będą na zawsze z dużym uznaniem.
odważne i gospodarcze podejście do niezwykle trudnej sytuacji finansowej miasta i osiągnięte bardzo pozytywne efekty, jedynie przez osoby wobec pani prezydent bardzo złośliwe, mogą być niedoceniane czy nawet krytykowane. Rozmach i skuteczność realizacji inwestycji związanych z termomodernizacją placówek oświatowych to nie tylko przyszłe wysokie efekty ekonomiczne, ale również ogromna wdzięczność personelu tych placówek oraz zdecydowanej większości społeczności tego miasta. Przejrzystość finansów naszego miasta i ich powszechna dostępność musi wzbudzać wobec pani prezydent oraz pani skarbnik wraz z pracownikami tego wydziału należny szacunek i społeczne uznanie. Sport, rekreacja oraz otwartość na problematykę społeczną o poziomie dotychczas niespotykanym spowodowało podniesienie poprzeczki na wysokość, której pułap może być trudny do powtórzenia. Wymieniłem tylko bardzo nieliczne, ale jakże znaczące pozytywne działania zarówno pana prezydenta poprzedniej kadencji, jak i pani prezydent kadencji obecnej. Ja osobiście z tego będę państwa wspominał i o tym będę pamiętał. A państwo, no cóż, możecie brnąć nakręcani ingerencją inspiratorów zewnętrznych w swoich wypominkach działań nietrafionych. Tylko czy warto było i czy warto jeszcze? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę bardzo, pan radny Andrzej Stania, zapraszam. Panie przewodniczący, pani prezydent, Wysoka Rado, szanowni goście. Ja podobnie jak pani prezydent nie cierpię plotek. I przyznam szczerze, że nie słyszałem plotki o tym, że pani podpisała z bankiem umowę kredytowania tej inwestycji, jakim jest były wtedy baseny OTI. Natomiast faktem jest, bo to podpisałem ja i Artur Krawczyk, skarbnik miasta, który dał swoją tym samym kontrasygnatę. Natomiast prawdą jest, że pani uruchomiła to poręczenie. I ja się z tym zgadzam, że to, znaczy jestem, byłem za tym, żeby to uruchomić. Bo myśmy już próbowali w 2010 roku, zastanawiali się, czy nie wycofać się z tej inwestycji. Jak pani prześledziła, na pewno pani prześledziła nie jeden raz umowę albo niektóre umowy, to dobrze pani wie, że te zachowania takie ambiwalentne, albo budujemy, albo nie budujemy, były potrzebne. Można było wtedy odstąpić od inwestycji, nie uruchamiając tego poręczenia, bo poręczenie dopiero było uruchomione, zaplanowane na 2011 chyba około kwietnia. Wtedy miał być termin zakończenia tej inwestycji. Być może koniec 2010, nie pamiętam dokładnie. Natomiast ówczesny prezes wynegocjował z bankiem prolongatę uruchomienia tego poręczenia o przynajmniej 8 miesięcy. W związku z tym w 2011 roku, jak pamiętamy, zdejmowaliśmy kilka milionów z kwoty zarezerwowanej na poręczenie w roku 2011. I tylko o to chodzi. Także to jest też próba wyjaśnienia tego szumu informacyjnego, który krąży niestety. I dlatego bardzo dobrze jest, że jest to miejsce, że jest sfera i możemy przynajmniej części społeczeństwa te plotki wyjaśnić. Ja osobiście bardzo dziękuję za wyjaśnienie dzisiaj kwestii dotyczącej tych 12 hektarów, bo wydawało mi się to dziwne. I dzięki temu mieszkańcy się dowiedzieli i znowu jedna plotka więcej została ucięta. Natomiast podziwiam pamięć szefa Wydziału do Spraw Informacji Publicznej i Komunikacji Społecznej, bo rzeczywiście największy problem w Brudzie to jest komunikacja między parafianami, między członkami parafii świętego Józefa i cmentarzem przypisanym do tej parafii, który jest przy ulicy Cmentarnej. On jest dosyć daleko. Woremski raczej, tak.
i w związku z tym były takie próby uruchomienia takiego przewozu mikrobusu, który by w swoim interesie tego przewoźnika i ludzi woził tych parafian od kościoła do tego cmentarza, szczególnie w Dniu Wszystkich Świętych i w okresie całej oktawie. Można to rozważyć, bo to jest sprawa jednego mikrobusu, który by tam podróżował, przynajmniej tyle. Natomiast ostatnia wypowiedź Józefa Skudlika wszystkich nas rozbroiła i dobrze. Natomiast ja szanuję wynik wyborów i w dniu zaprzysiężenia tu na tej sali jako jeden z gratulujących podszedłem do pani prezydent i takie gratulacje złożyłem. Także myślę, że jest dobrze, troszczymy się o miasto wszyscy. Dobrze by było, żeby to, co się nie udaje ani w parlamencie na wiejskiej, ani tutaj ostatnio, żeby nie obowiązywała taka zasada, którą zaszczepiano mi kiedyś tutaj w tym samorządzie, kiedy przewodniczący Rady Miasta mówił do mnie, przewodniczącego jednej z komisji, pamiętajcie, najlepszy pomysł opozycji z zasady jest pomysłem złym. No oczywiście powodowało zawsze niepotrzebne kłótnie i utratę energii na marsz miasta do przodu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani prezydent, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy mieszkańcy, muszę się odnieść, bo o to właśnie chodzi, o to poręczenie. O to właśnie chodzi, bo mieszkańcy rozumieją to w ten sposób, że to ja ten kredyt uruchomiłam i przeze mnie ten kredyt spłacamy. Nie państwo radni, nie mieszkańcy, tak nie jest. On już był naruszony w dniu wyborów i na to są dokumenty, 23 miliony już żeśmy wydali właśnie z tego kredytu. A umowa z wykonawcą wyłonionym przed zaprzysiężeniem mnie na prezydenta była również zabezpieczona odsetkami, odszkodowaniem za zerwanie kontraktu. To proszę państwa 50 milionów złotych. Więc poręczenia nie ja rozpoczęłam. Ono biegło od momentu zakończenia budowy. Bo przypominam państwu, że naprawdę w rekordowym czasie, bo to niestety muszę przyznać, to ja zbudowałam akwadrom. Rekordowo szybkim czasie. I myślę, proszę państwa, że tutaj ja jestem osobą na pewno ugodową. I chciałam współpracować i nadal chcę współpracować z każdym. I oddaję wszędzie, kto mnie zna, hołd tam, gdzie się mojemu poprzednikowi, który znowu wyszedł, bo ma taki zwyczaj, że jak ja mówię, to wychodzi, że proszę państwa, dobrze, że powstał Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny i dobrze, że powstał inkubator przedsiębiorczości. Szkoda tylko, że były tak źle zarządzane, bo były źle zarządzane. Mam zwyczaj mówić prawdę. A kto jutro posłucha debaty w sferze, zobaczy, że ja zawsze chętnie idę na ugodę i zgodę. Dziękuję bardzo. Miałam nie wychodzić, ale no niestety no nie mogę nigdy się zgodzić i już się nie będę zgadzać na to, że manipuluje się faktami lub mówi się półprawdy. Bo to była jak zwykle półprawda. Nie jestem winna za to, że do 2030 roku będziemy spłacać 13 milionów złotych rocznie. Ale cieszmy się z akwadromu, bo akwadrom jest lubiany przez mieszkańców i co niektórzy radni, czy radne i radni biorą udział w zajęciach akwadromu i korzystają z tego obiektu.
Dziękuję bardzo. Przypominam Wysokiej Radzie, że jesteśmy w punkcie wolne głosy. Zapraszam pana radnego Henryka Piórkowskiego. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Wiceprezydenci, Szanowni Radni, Szanowni Mieszkańcy. Ja cieszę się, że jest tutaj Pan Nowak, doradca prezydenta do spraw ruchu drogowego. Osobiście chcę Panu serdecznie podziękować za zajęcie się moją interpelacją. Wprawdzie mogłem to mówić w punkcie interpelacji, ale proszę Państwa, wziąłem to jak na wolne głosy, żeby spokojniej. Interpelacje, które 25 września oddałem, to jeszcze nie dostałem odpowiedzi, a sprawa już została załatwiona. Dlatego nisko się kłaniam Wydziałowi Dróg i Mostów, tutaj panu Nowakowi, a jednocześnie Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i pani prezydent. Proszę mi wierzyć, że walczyliśmy lata, bo nawet mi koledzy pomagali, radni. Chodzi o uruchomienie busika na ulicy Paderewskiego, a konkretnie osiedlu Paderewskiego, mając na uwadze Bielszowice, Nowy Bytom, Ruda Śląska, łączność z Halembą. Społeczeństwo jest w poważnym wieku, w związku z tym ma daleko do autobusów, daleko do tramwaju. I serdecznie dziękuję pani prezydent, bo teraz jest tylko pani w rękach, że jeszcze możliwie w tym roku ten busik ruszy przez osiedle Paderewskiego. Za to już z góry serdecznie dziękuję. Naprawdę, wierzcie mi, bardzo dziękuję, że przyjęliście się tym społeczeństwem, gdzie mieszka tam prawie 3000 mieszkańców. Za to serdecznie dziękuję. A tak przy okazji, panie radny Skudlik, nie powinno się komentować żadnych spraw, jeśli chodzi radnemu, ale uznaję, że pan jest trochę naiwny, mając na uwadze 4 lata, obserwując działalność, osobiście mówię, mimo że nie ma, myślę, że słucha w telewizji, pan radny, były prezydent Stania. Pan w to wierzy, że podałby rękę pani prezydent? Pan w to wierzy, żeby kogoś przeprosił w życiu pan? Były prezydent? Bo ja nie. Proszę pana, niedawno, jak 4 lata temu, za tymi drzwiami, społeczeństwo tutaj wystąpiło, dawna koalicja, dzisiaj nie była opozycja, nie wiem, kto jest w koalicji, to opozycji, mnie interesują sprawy mieszkańców, miasta. Miał wyjść i podać tylko rękę i przeprosić i powiedzieć, pani dyrektor, dziedzic, stało się tak czy inaczej, pomyłka, ponieważ wiecie, z opowiadań cały czas pan Stania mówi plotki, czy to prawda, plotki. Używa takich rzeczy. Ja uważam, osoba tak poważna, poważne stanowisko zajmowała, powinien mówić konkretami. Interesuje się plotkami, no ale trudno. W pewnym wieku człowiek przychodzi na taki właśnie sposób mówienia, może plotkarski. Proszę pana, miał wyjść i tylko powiedzieć, przepraszam, stało się. Wie pani, zostaje pani panią dyrektor, ponieważ były to pomówienia tym podobne. Nie. Co się stało? Jeden gest dobroci by powodował, że dalej byłby może prezydentem. 304 głosy przegrał tylko dlatego, że nie potrafi być człowiekiem. Człowiekiem, który potrafi iść na ugodę. Proszę Państwa, wśród nas jest bardzo dużo ludzi. Jak trudno wśród nich znaleźć człowieka. A my Polacy lubimy się nie lubić. My to lubimy. Pan Stania potrafi wytknąć, bo twój syn tu pracuje, twoja córka tu pracuje, to znaczy ubić młodych. Ale później przeprosić nie potrafi, że ten człowiek jest rzeczywiście dobry, pracuje, jest rozsądny i przynosi zysk dla rodziny i dla miasta i honor dla w ogóle społeczeństwa, którym się otacza. Bardzo przepraszam, że mówię o tym, którym nie ma, ale na pewno tam słucha. Nie podał ręki, widział pan to? I nie poda, proszę pana. To jest człowiek, który nie idzie na kompromis. Powinien, bo sam głosi tutaj Ewangelię. Sam mówi dobroć, miłość, rozsądek, wyrozumienie, to powtarza. A jak to chwilowo pięknie się schylić czy uklęknąć, a później dalej honorem wyprostowanym iść do przodu. Tak powinno być. Ale trudno, tacy jesteśmy. Ja przepraszam za osobiste słowa, ale serdecznie dziękuję jeszcze raz za interpelację tak szybko załatwione.
i panu tutaj siedzącemu, i wszystkim tym, którzy są w Wydziale Ruchu Drogowego, jednocześnie tym, którzy są w tak zwanej administracji, którzy szybko odpisali i między innymi zrealizowali tą interpelację. Jeszcze raz zapewniam mieszkańców, że dzięki pani prezydent w najbliższym czasie ten busik będzie jeździł. Serdecznie dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Pan wiceprzewodniczący Władysław Dreja. Panie przewodniczący, pani prezydent, państwo prezydenci, szanowna rado, szanowni goście. Miałem też już nie wychodzić, ale wszyscy tutaj powtarzają tak. Powtarzają tak, że nie lubią półprawdy, kłamstw, niedomówień o czymś, co jest jeszcze nie wprowadzone, a już mówią, że to będzie. I trudno mi się nie odnieść do słów tutaj Józka Skudlika radnego, który tu wychodzi. Szkoda, że Tuska nie ma za premiera, by powiedział, wina Tuska to była. Wychodzi, mówi tak, SLD zaproponowało najwyższe stawki za wywóz śmieci. I rząd na pewno te stawki przyjmie. Ale potem tak mówi, ale jeszcze to jest w projekcie, jeszcze to nie jest rozpatrzone. No to po co do cholery wychodzisz tu i mówisz o czymś, czego jeszcze nie zostało podjęte? Z tego, co mnie wiadomo, to rząd na pewno tych stawek nie zaaprobuje i będzie dążył do tego, aby te stawki były jak najniższe. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jesteśmy w punkcie wolne głosy. Pan radny Józef Skudlik, zapraszam. Szanowni państwo, panie przewodniczący, szanowna rado, pani prezydent, szanowni państwo, o ile mi wiadomo, w tej chwili pan Tusk już nie rządzi, pani Kopacz rządzi, ale to się dokonuje w ministerstwie w tej chwili. Posłowie będą musieli nowelizację ustawy, bo to nie jest rozporządzenie, ustawa, będą musieli to przegłosować. To jest w fazie projektów. Ja powiedziałem, propozycja SLD idzie w kierunku 10,70 maksymalna stawka, czy 10,20 i te 15,50 za niesegregowane odpady. Propozycja SLD, ta najkorzystniejsza dla społeczeństwa, jaka by była. Natomiast propozycja rządowa idzie w kierunku około chyba 14 zł za niesegregowane. Nie wiem ile tam jest. Ja akurat wiem, bo to mam przed sobą, ja to mogę przynieść akurat. Tak się składa, że ja informacje z gazety prawnej biorę, a nie z plotek. I tutaj ja nie chcę po prostu przeciągać, ja to mam tutaj przy siebie, tutaj w torbie. Także nie ma problemu to udowodnić. Tak jak mówię, jest to w fazie w tej chwili tutaj propozycji, zarówno rządowej, jak i tej propozycji najkorzystniejszej dla mieszkańców, jaka się pokazała. Tylko o tym mówiłem i proszę to tak zrozumieć. Jest to w fazie w tej chwili ustalenia posłów, w fazie komisji, także wszystko jeszcze przed nami. Ta nowelizacja ustawy będzie jeszcze, a tak nawiasem mówiąc, w tej chwili, jak już o tym mówimy, to prawdopodobnie będziemy bardzo żałować, żeśmy kiedyś sprzedali pług do Tonsmajera, bo w tej chwili nie trzeba będzie, pani prezydent, przetargu dla tych, którzy mają własne przedsiębiorstwa usług komunalnych. Jedno z miast wygrało w tej chwili przed sądem administracyjnym, wygrało swój proces i wszystko idzie w tym kierunku, że prawdopodobnie nie trzeba będzie przetargu, a więc bez przetargu powiatowe przedsiębiorstwa usług komunalnych danego miasta będą zarabiały. Świętochowice się cieszą, wiele takich miast się w tym momencie cieszy. I to tak na marginesie, także bardzo proszę o zrozumienie. Szczególnie proszę telewizorów, jak radni nie potrafią tego zrozumieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, dopiero mamy 17:50, jesteśmy w punkcie wolne głosy. Czy ktoś z państwa chce jeszcze zabrać głos? Nie słyszę, nie z sali. Dobrze, przechodzimy do punktu 11, sprawy organizacyjne. Szanowni państwo, pan przewodniczący informuje, że wpłynęło pismo przewodniczącego Rady Miasta Lędziny informujące o podjęciu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczące likwidacji przez Kompanię Węglową SA uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla. Z pismem można zapoznać się w Kancelarii Rady Miasta. Górnośląski Związek Metropolitarny informuje, że jest możliwość zapoznania się z programem rozwoju gospodarczego metropolii do 2025 roku, który w ciągu najbliższego miesiąca zamieszczony zostanie na stronie internetowej GZM-u. Dokument ten poddany zostanie konsultacjom społecznym i tym samym będzie można wnosić do niego uwagi. Szanowni państwo, Miejski Konserwator Zabytków przesłał pismo dość ciekawej treści, pozwolę państwu sobie odczytać. Radni Rady Miasta Ruda Śląska
dotyczący oznakowania informacyjnego upamiętniającego wybitne postacie związane z historią miasta Śląska oraz jego dzielnic. Uprzejmie informuję, że Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytku w ramach budżetu miasta na rok 2015 będzie realizowało zadanie polegające na wykonaniu oznakowania informacyjnego upamiętniającego wybitne postacie związane z historią naszego miasta oraz historią dzielnic wchodzących w jego skład. W ramach wyżej wymienionego zadania planowane jest wykonanie tabliczek informacyjnych zawierających wiadomości o osobach mających wpływ na rozwój naszego miasta, a także o osobach czy instytucjach związanych z konkretnymi wydarzeniami historycznymi, które to wydarzenia lub osoby powinny zostać upamiętnione. Biorąc pod uwagę powyższe, zwracam się z propozycją uczestnictwa w realizacji tego projektu. Proponuję, aby przekazali Państwo własne propozycje osób, instytucji czy wydarzeń historycznych, których oznakowanie jest Państwa ocenie sprawą najpilniejszą. Proszę o przesłanie propozycji tekstów obejmujących krótkie notki biograficzne wyjaśniające przyczynę upamiętnienia danej osoby wraz ze wskazaniem propozycji umiejscowienia danej tabliczki. Na realizowanych tabliczkach mogą również zostać umieszczone zdjęcia i grafiki. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie posiadanych przez Państwo materiałów graficznych w postaci zdjęć, pocztówek czy ilustracji dotyczących wskazanych osób celem ich wykorzystania przy przygotowaniu przedmiotowych tablic. Ze względu na chęć jak najszybszego rozpoczęcia prac nad przedmiotowym projektem, uprzejmie proszę o przekazanie Państwa propozycji do 17 listopada 2014 roku. Propozycję proszę przesyłać na adres zabytki@rudaśląska.pl. Podpisano Miejski Konserwator Zabytków, doktor inżynier architektury Łukasz Urbańczyk. Szanowni Państwo, pozwolę sobie dodać komentarz. Ja myślę, że mieszkańcy, którzy nas słuchają, mogą zgłaszać się do radnych i też takie propozycje składać. 17 jeszcze my. Jeszcze my, choć już dzień nowej kadencji, ale ja myślę, że jest kontakt z panem konserwatorem. Dziękuję. To jest kolejne pismo. Szanowni Państwo, wpłynęły pisma wojewody śląskiego. 3. Pozwolę sobie Państwu odczytać. 29 października 2014 roku wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego na podstawie artykułu 61 paragraf 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1968 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania nadzorczego. Drodzy radni, dotyczy to uchwał podjętych przez Radę. Prosiłbym o posłuchanie. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały nr PR0007.177.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 września 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej Halębie w rejonie ulic 1 Maja i Skośnej jako podjętej z naruszeniem przepisów rozporządzenia ministra gospodarki komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 roku w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze. Dziennik ustaw nr 52, pozycja 315. Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dziennik ustaw z 2012 roku, pozycja 647. W zakresie ustaleń zawartych w paragrafie 5, ustęp 3 i 4, paragrafie 6, ustęp 2 uchwały oraz strefy SOSC przedstawionej na rysunku planu. Gminie przysługuje prawo do złożenia wyjaśnień. Podpisano z upoważnienia wojewody śląskiego pani Bożena Goldemar Kapała, dyrektor Wydziału Infrastruktury. Kolejne zawiadomienie pana wojewody z 29 października o wszczęciu postępowania nadzorczego na podstawie artykułu 61 paragraf 4 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczące uchwały nr PR0007.179.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 września 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej Kochowicach w rejonie ulicy Grzybowej Średniej jako podjętej z naruszeniem zasad sporządzania planu w zakresie paragrafu 6 ustępu 4 uchwały. Z upoważnienia wojewody pani Bożena Goldemar Kapała, dyrektor Wydziału Infrastruktury. I trzecia i ostatnia. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego na podstawie artykułu 61 paragraf 4 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym. Zawiadamiam o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego uchwały nr PR0007.174.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 września 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej Kochowicach w rejonie ulicy Józefa Piłsudskiego, Cegielnianej, Porannej jako podjętej z naruszeniem artykułu 19 ustęp 1 i 2, przepraszam, ustęp 1 i 20 ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dziennik ustaw 2012 roku, pozycja 647 w następującym zakresie. Uchwalając przedmiotowy plan, Rada Miasta Ruda Śląska rozstrzygła o zaopatrzeniu uwag
o rozpatrzeniu uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czego wyraz stanowi załącznik nr 2 do uchwały PR0007.174.2014. W przedmiotowym rozstrzygnięciu stwierdzono, że Rada Miasta uwzględnia uwagę złożoną przez Wydział Gospodarki i Nieruchomości Urzędu Miasta Rudośląska o zmianę parametrów drogi wewnętrznej na parametry drogi publicznej, gdzie przyjęto drogę lokalną KDL-1 o szerokości w liniach rozciągających 15 metrów. Po analizie uchwały organ nadzoru stwierdził, że na rysunku planu brak jest drogi KDL-1, a objęte planem drogi wewnętrzne nie spełniają żądanej w uwadze szerokości 15 metrów. Tym samym uznał należy, że wskazana w rozstrzygnięciu uwaga nie została uwzględniona. Z upoważnienia Wojewody Śląskiego Bożena Golda-Merkapała, dyrektor Wydziału Infrastruktury. Dziękuję. To w kwestii uchwał. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, prosiłbym jeszcze o chwilę uwagi. Do spraw organizacyjnych, panie radny, tak? To ja jeszcze tutaj. Dobrze, to jeszcze. Proszę bardzo, pan radny Dariusz Poterała do spraw organizacyjnych. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, państwo prezydenci, ja do spraw organizacyjnych tylko takie małe zapytanie, bo pan przewodniczący raczył przeczytać, że wpłynęło pismo naszych kolegów radnych z Lędzin dotyczące informujące o podjęciu uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczące likwidacji przez Kompanię Węglową SA uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla. Panie przewodniczący, uważam, że sama informacja skierowana tu do sali, czyli do nas, do radnych, gdzie w zasadzie ta informacja dotyczy tylko dwóch radnych, a w zasadzie jednego radnego obecnego, dwóch radnych obecnych tu na sali, ona za dużo nie daje, natomiast ja nie znam, nie przygotowałem dzisiejszej sesji, nie znam treści, nie wiem, czy niedobrze byłoby zapoznać, wykorzystując telewizję, sferę naszych mieszkańców, ponieważ uchwała ta w kompanii węglowej dotyczy 160 tysięcy pracowników i może bardziej istotna informacja, o ile takowa jest w tym piśmie, będzie dla tych mieszkańców, z których znaczna część zapewne jest mieszkańcami Rudy Śląskiej, niż dla nas, dla radnych, zważywszy, że tylko dwie osoby tu są potencjalnie zainteresowane tym tematem. Bardzo, myślę, słuszna uwaga. Mam to pismo w ręce, tutaj sekretariat przekazał w postaci czcigodnych rąk pani Marty. Szanowni Państwo, przeczytam pismo i potem przeczytam uchwałę podjętą przez Radę Miasta Lędziny. Organy stanowiące miast, na terenie których działają kopalnie wchodzące w skład Kompanii Węglowej SA w Katowicach, to adresaci. W załączeniu przesyłamy uchwałę nr 52-417-14 w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędzin dotyczącego likwidacji przez Kompanię Węglową SA uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla podjętą na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Lędziny dnia 9 października 2014 roku z poważaniem przewodnicząca Rady Teresa Ciepły. Szanowni Państwo, uchwała Rady Miasta Lędziny. Uchwała nr 52 łamane przez 417 przez 14 Rady Miasta Lędziny z dnia 9 października 2014 roku w sprawie stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczącego likwidacji przez Kompanię Węglową SA uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z paragrafem 15 ustęp 2 podpunkt C Statutu Gminy Miejskiej Lędziny Rada Miasta uchwala. Paragraf 1 punkt 1. Stanowisko Rady Miasta Lędziny dotyczące likwidacji przez Kompanię Węglową SA uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta w zakresie przesłania treści stanowiska Kompanii Węglowej SA oraz działającej przy niej związkom zawodowym, gminom, na terenie których działają kopalnie wchodzące w skład Kompanii Węglowej SA, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwu Gospodarki. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisano przewodnicząca Rady Gminy Teresa Ciepły. I Szanowni Państwo, przechodzę do stanowiska Rady Miasta Lędziny dotyczącego likwidacji przez Kompanię Węglową SA uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla. W imieniu 16-tysięcznego miasta Lędziny, na terenie którego znajduje się jedna z największych kopalń na Śląsku, Ziemowit, stanowczo protestujemy przeciwko likwidacji uprawnień emerytów i rencistów do bezpłatnego węgla. Kopalnia to dla miasta Lędziny i województwa śląskiego gospodarcze serce, które daje zatrudnienie tysiącom naszych mieszkańców i utrzymanie dla ich rodzin. Likwidacja uprawnień jest ciosem w ekonomiczne podstawy egzystencji tysięcy rodzin. Oznacza również utratę bardzo istotnej części wpływów do lokalnych przedsiębiorców. Apelujemy do władz Kompanii Węglowej SA,
aby przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących kopalń oraz opracowaniu programów dotyczących restrukturyzacji firmy wykazały się dalekowzrocznością i nie kierowały się jedynie wizją szybkich oszczędności, jakie może przynieść likwidacja uprawnień dla emerytów i rencistów, ale miały na uwadze korzyści, które mogą wyniknąć z rozsądnie przeprowadzonych procesów naprawczych w spółkach górniczych. Mając na uwadze powyższe, w imieniu spokoju społecznego w naszym mieście zwracamy się do zarządu spółki o natychmiastową zmianę decyzji w sprawie likwidacji uprawnień emerytów rencistów do bezpłatnego węgla. Nie negując konieczności dokonania niezbędnej restrukturyzacji górnictwa, uważamy, że w tym szczególnym przypadku sytuacja wymaga spokojnego i głębokiego namysłu oraz poważnej dyskusji publicznej. Uważamy również, że w każdym możliwym wariancie prawo do bezpłatnego węgla dla wskazanej grupy społecznej powinno zostać zachowane. Przewodnicząca Rady Miasta Lędziny, pani Teresa Ciepły. Szanowni Państwo, odczytałem treść. Ona jest dostępna jeszcze w Kancelarii Rady Miasta. Dziękuję panu radnemu Dariuszowi Podrale za konkretną, tutaj wskazaną podpowiedź w sprawie tej uchwały, tego pisma. Szanowni Państwo, ja mam tylko jeszcze informację o kolejnej sesji, ale to jeszcze na sam koniec. Zapraszam pana prezydenta Michała Piorańczyka. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, szanowni radni, szanowni mieszkańcy, sprawa organizacyjna na dzisiejszą sesję. Akcja Znicz. 31 października, czyli już jutro, w przeddzień Wszystkich Świętych, tradycyjnie już nastąpi zmiana w organizacji ruchu w rejonie ludzkich cmentarzy. Od godziny 16 służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo rozpoczną akcję Znicz, która potrwa do godzin wieczornych 2 listopada. Szczegółowy plan zmian w organizacji ruchu przed i w okolicach ludzkich cmentarzy znajduje się na stronie internetowej miasta Ruda Śląska, czyli www.rudaslaska.pl. Ze względu na tymczasową zmianę organizacji ruchu prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na znaki drogowe oraz zachowanie ostrożności. Jednocześnie apelujemy o korzystanie 1 listopada ze środków komunikacji publicznej. Kwestie na cmentarzach. Jak co roku na większości ludzkich cmentarzy prawie 200 młodych ludzi w żółtych koszulkach będzie zbierało datki na budowę hospicjum stacjonarnego w mieście. Wolontariuszy będzie można spotkać już od godziny 7. 1 listopada kwestem na rzecz ratowania zabytków starego cmentarza w Orzegowie przeprowadzi również Towarzystwo Miłośników Orzegowa. Członkowie towarzystwa już od godziny 8 pojawią się na obu częściach cmentarza komunalnego oraz na starym cmentarzu parafialnym. Będzie ich można spotkać do godziny 18. Spotkania prezydent miasta z mieszkańcami. W imieniu prezydent miasta zapraszam do wzięcia udziału w ostatnim z cyklu jesiennych spotkań prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Rudy Śląskiej. Odbędzie się ono 3 listopada o godzinie 18 w Młodzieżowym Domu Kultury w Rudzie. Forum Rowerowa Ruda. Zapraszam wszystkich rudzian do wzięcia udziału w dyskusji z cyklu Forum Mieszkańców. Spotkanie odbędzie się w czwartek 6 listopada o godzinie 17 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska. Tematem dyskusji będzie szeroko rozumiana infrastruktura rowerowa w Rudzie Śląskiej. 15 Mistrzostwa Rudy Śląskiej w pływaniu w dniach 8-9 listopada na basenie krytym w dzielnicy Ruda przy ulicy Chryzantem odbędą się 15 Mistrzostwa Rudy Śląskiej w pływaniu organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 8 listopada rozegrane zostaną zawody otwarte dla zrzeszonych w związkach pływackich, klubach i szkółkach, a 9 listopada w niedzielę zawody amatorskie. Wystartować w nich mogą tylko osoby niezrzeszone w żadnym związku pływackim, klubie czy szkółce pływackiej. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 listopada do godziny 16 drogą elektroniczną na adres pływanie.mosir@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 342 33 50. Obchody dnia 11 listopada. 11 listopada o godzinie 11 w parafii Piusa X w Rudzie rozpocznie się msza święta w intencji ojczyzny i mieszkańców Rudy Śląskiej. Tradycyjnie też w tym dniu na terenach w pobliżu szkoły podstawowej nr 15 w Halembie odbędą się biegi niepodległości.
Rudzka Jesień Kulturalna. Przypominamy o trwającej w naszym mieście Rudzkiej Jesieni Kulturalnej. Zapraszamy do wzięcia udziału w koncertach, spektaklach i spotkaniach. Program imprez można znaleźć na stronie internetowej miasta, jak już wcześniej mówiłem, www.rudaslaska.pl. Jednocześnie, szanowni państwo, szanowni radni, drodzy mieszkańcy, na holu tutaj obok sali sesyjnej jest ekspozycja plansz, które dokumentują nasz udział, nasze działania i nasze osiągnięcia jako miasta Ruda Śląska w projekcie Miasto 3, projekcie partnerskim razem z miastami Świętochowice i Chorzów, gdzie mamy między innymi pokazane koncepcje zagospodarowania dworca w Chebziu i centrum przesiadkowego, osiedla Kafaus, a także przejścia z Wirku na Nowy Bytom, czyli tak zwanego traktu rudzkiego i jeszcze wiele innych ciekawych rozwiązań. Dotyczy to nie tylko przestrzeni publicznych, ale także programu rewitalizacji, który także przygotowujemy, więc można się tu z tymi ciekawymi tablicami zapoznać. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Szanowni państwo radni, czy ktoś z państwa radnych chce jeszcze jakieś ogłoszenie, jakąś informację dodać w sprawach organizacyjnych? Nie ma, dziękuję. Ostatnia informacja. Termin kolejnej sesji zgodnie z planem został wyznaczony na dzień 13 listopada 2014 roku na godzinę 15. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 12. Zamykam 71. sesję Rady Miasta Ruda Śląska. Dziękuję bardzo.